Przepraszam, już odkładam wielką encyklopedię, ponieważ bez encyklopedii nie zrozumiemy tego, z czym się mierzymy. Pewne wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowego podejścia. Nie mogłem bez przeczytania ponad tysiąca stron zabrać się za Morbiusa, a właściwie za recenzję Morbiusa, ponieważ ten twór, ten film, to dzieło wymaga od nas szczególnej uwagi. Niecodziennie spotykamy się z takim zlepkiem. Scen, które zadają więcej pytań niż przynoszą odpowiedzi. Morbiusie, mogłeś mi przynieść najwięcej rozrywki, jeżeli chodzi o jakikolwiek film superbohaterski, w ostatnich dziesięciu latach. Jakim cudem ci się to udało? Poszukiwania sensu i zrozumienia tejże sytuacji, gdzie radujesz się oglądając kolejne sceny, nie jest łatwym procesem. Ponieważ, by to zrozumieć, trzeba sięgnąć głęboko w siebie, a także głęboko w to przepiękne dzieło. Od samego początku dostajemy przepiękne CG, które nam mówi: Ej, wcale nie jesteśmy w Kostaryce, ej. Wcale nie jesteśmy całkowicie wycięci i tylko Jared Ledo jest przepiękny i włosy powiewają mu i powiewają od lewa do prawa, ponieważ on wita wampiry, które uprowadzi jakąś wielką, wielgachną maszyną. I jednocześnie ludzie się boją tych wampirów, mimo tego, że potem nic nie robią w całym filmie, nie dajcie się zwieść, bo jak zaczynacie się zastanawiać, to możecie być źli. A nie powinniście być źli. Powinniście się radować. Radować energią, którą wam ten film wysyła. Ledwo nasz wampir został zaatakowany, to nagle przenosimy się 25 lat wcześniej i mamy przepiękno, przepiękne rodzinne czasy młodego Morbiusa. Młody Jared Leto spotyka młodego Mata Smitha. Mówią do siebie młodymi słowami i stają się przyjaciółmi. Naprawdę, zastanawiałem się, kurczę, to jest tak blisko, żeby zrobić z tego od młodzieńczej miłości do młodzieńczego związku, do małżeństwa. I będzie, o, ale fajnie, nie, 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 Bardzo jesteśmy tego blisko, ale nie osiągamy tego, bo musimy dostać stereotypowych, stereotypowych bullies. I tutaj jestem przekonany, że twórcy Morbiusa powiedzieli, Ej, pamiętacie Stephena Kinga? Stephen King zawsze robił jednowymiarowych. Płaskich jak papier, żenujących złoczyńców jako buli z tych takich zaczepiających dubków ze szkoły. To ukradnijmy ich z filmu i wrzućmy tutaj. Nagle mamy cztery dzieciaki, które stoją pod oknem po szkole, gapią się w okno, nie widzą, żeby w tym oknie coś było, i wrzeszczą. kaleki, kaleki! Skąd to się wzięło? Dlaczego patrzysz w puste okno i śmiejesz się, kaleki? Nie wiem, ale wiemy, że potem one będą he he, 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 zabiorę ci kartkę od twojego chłopaka, który nie jest twoim chłopakiem, bo film w tym momencie mówi a jak pomyślicie, że jest są gejami? Nie, 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 nie. Wrzucimy wam duperę, wrzucimy wam duperę i obaj będziecie o tą duperę zazdrośni. Tak naprawdę chyba jesteście bardziej o siebie zazdrośni, bo chcecie się męskim, romantycznym związkiem zająć, ale nieważne, film próbuje nam tu odwrócić naszą uwagę. W każdym razie przepięknych mamy tych złoczyńców, przepięknych i dostajemy scenę. Scenę gdzie Iron Man zawstydził się. Zawstydził się Iron Man, ponieważ nasz umierający na nieznaną chorobę krwi, która nie ma nazwy, która tak naprawdę nie ma symptomów jako takich w sensie zestawu, co to oznacza... Czasami oznacza, że nogi Cię bolą, czasami oznacza, że nie umiesz chodzić, czasami oznacza, że jesteś blady, czasami oznacza, że po prostu leżysz w łóżku i nagle trzeba Cię wrzucić w śpiączkę. Czasami oznacza... Właściwie nie wiadomo co, nie wiadomo jaki jest timetable, czyli ile będziesz żył, ponieważ na początku dowiadujemy się, że dzieciaki umierają, a potem nagle widzimy 30-letnich chłopów, którzy mówią, mój czas się kończy. Ale, jak, ale nieważne, bo to jest mistyczna choroba, wiecie o co chodzi. Im mniej wiemy, nawet nie, da, nie damy nazwy, to tym lepiej. Bo najwięcej o samej chorobie doktora Morbiusa wyjaśnia nam młodziutki dziecięcy doktor Morbius, który siedzi i mówi, e, "Coś jest nie tak z naszymi genami i trzeba nam krew zmieniać. Koniec. Dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję, dziękuję. Najlepsza definicja choroby, która jest motywacją, żeby powstał ten żywy wampir, o którym tutaj mówimy. Ale mówiłem, że Tony Stark, Tony Stark jest totalnie zażenowany, bo okazało się, że to, co on robił w tej jaskini, robiąc pierwszego Iron Ironmana Marka 1, to jest dupa. Bo przychodzi sobie dziesięciu, może letni. Chłopaczek patrzy: O, mój kumpel umieram. Jest w na maszyna. Rozkręcam ją, będąc dziesięciolatkiem. Patrzę: Śrubokręt, nie. tfu. Patrzę: długopis. a biorę sprężynkę z długopisu. Patrzę na maszynę. Jeb. Uratował chłopca. Geniusz! Tony Stark zawstydzony. Black Panther zawstydzony. Reed Richards zawstydzony. Michael Morbius jest nie tylko geniuszem. Medycznym, jest także technicznym geniuszem. I my to widzimy dzięki tej scenie, że on potrafi długopisem naprawić wszystko. MacGyver tak. synu? Wnuku? A może to jestem ja MacGyver? Ale dosyć użalania się nad dziećmi. Wróćmy do dorosłych ludzi, bo przecież Morbius musi dostać Nobla, którego ponoć odrzuca, chociaż tak naprawdę nie odrzuca. Bo wiecie, on idzie przyjąć. Już wchodzi na scenę. Już pięknie ubrany. Wiecie, już mi niosą coś tam, co coś tam. Wiecie, śpiewa Maryla Rodowicz w tle. On po prostu. Wow, Jezus, Maria! Nagle cięcie! I malutka dziewczynka w łóżku, która umiera, mówi: Niemożliwe, że zdisowałeś króla Szwecji. Tak, co kuwa? Bo nagle, wiecie, to jednak nie udało nam się nakręcić tego disowania, albo nie mieliśmy pomysłu. Ej, Jaką by tutaj dać fajną linijkę, która byłaby Character Development, ale jednocześnie pokazałaby coś ciekawego dla widza? Trochę chyba nie umiemy. To zróbmy cięcie i niech dziewczyna opowie o tym, że on coś zrobił. Bo wiecie, kino najlepiej działa, gdy ktoś w ekranie nagle do nas mówi: I teraz dzieją się dziwne rzeczy. Bo po co mamy pokazywać dziwne rzeczy? To jest marnowanie efektów specjalnych, marnowanie pieniędzy, które przecież można wydać na odżywki do włosów Jareda Leto. Miam, 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 zatem to dziewczynka mówi. Dziewczynka mówi i nagle pojawia się dupera. Ja nawet nie będę próbował udawać, że ona ma jakieś imię, ponieważ ona nie ma imienia, nie ma charakteru. Jej prawdopodobnie mogło nie być w tym filmie, gdy został nakręcony za pierwszym razem. Ponieważ ten film to wiele filmów. To on jest jak Legion. Jest nas wielu i to widać, gdy nagle oglądasz scenę, myślisz, ta połowa tych postaci jakby patrzy w jedną stronę, połowa w drugą, tak jakby oni sobie nakręcili raz całkiem inne rzeczy się działy tam, ucięli i zrobili, nakręcili całkiem coś nowego, połączyli to, by dać nam genialne połączenie nieodgadnione motywacyjnie. I tak jest z naszą panią Duperą, która jest wielkim naukowcem, ale nie ma jakiejś specjalnej relacji z panem Morbiusem. No nie ma. Kompletnie, no i sobie są kuplami powiedzmy, i ona bierze do niego, do jego super, hiper łubu-dubu, tajnego laboratorium, które ma hasła i kody i wszystko. I ona nam wchodzi, stawiają, otwarte drzwi. Bo wiecie, otwarte drzwi, bo szpital. I, I zaczynają gadać, ej, ty tu robisz tajne eksperymenty. Wyobraźcie sobie, robisz nielegalne, tajne eksperymenty i specjalnie zamontowałeś w swoim tajnym laboratorium w prywatnym albo publicznym szpitalu. W każdym razie. Ktoś musiał być to i zbudować. Wielgachne akwarium dla twoich nietoperzy. Które ma specjalne podświetlenie. Które da się połączyć jakoś prądowo. Wiecie, to nie jest takie chopsiów, ale to ono jest jedne, jednocześnie i tajne. I ktoś musiał to zrobić. To jest troszeczkę ci wszyscy budowlańcy, którzy zrobili bad jaskinie w pierwszym, w pierwszym powrocie Batmana, bo oni też wiedzieli, chyba że Batman ich zabijał. I tu chyba tak samo było, że każdy pracownik szpitala ginął po tym, gdy już budował kawałek rzeczy. Ale nagle ona mówi, ej, ty robisz złe rzeczy, nielegalne rzeczy. Gdyby wszyscy wiedzieli, że robisz nielegalne rzeczy, to by cię wyrzucili. tak, z czego by cię wyrzucili, o co chodzi? I ona zapala światło, tam kuwa, nie nietoperze latają. I znowu widzimy nagle, że przy otwartych drzwiach, nielegalne, tajne laboratorium. Przechodzi sobie jakiś ziomek, się gapi tak, Prawdopodobnie jakiś wiecie, starzysta czy coś tam. Albo potem podbiega pani, która jest pielęgniarką, mówi: ojeju, jeju, dziewczynka umiera! I wszyscy się rzucają. I nasz Morbius, który scenę wcześniej. E, kuwa, chodzę, nie chodzę. Obiegnę, biegnę, 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 biegnę. O, chodzę, chodzę, przepraszam, kuwa, zapomniałem, że to nie ta scena jeszcze. I to jest takie. ponieważ wiemy już wtedy, jak bardzo, jak naprawdę bardzo dbamy tutaj o to, żebyśmy my, jako widzowie, byli wiecznie. Na skraju fotela. Bo nigdy nie wiesz, co zrobi Jared Leto w następnej scenie. Co wymyśli montażysta i producent. Bo nie wierzę, że to jest kwestia reżysera i scenarzysty. Oni już dawno sobie poszli, dostali pieniądze, już wrócili do domów, już im, nie wiem, syp, sypią monety, inne studia, ale producenci. Prawdopodobnie marketingowcy i jakiś montażysta siedzą i przełóż to tu, a ty to tu. Dzięki temu widz nie może choć aż przez sekundkę się nudzić. Bo jak tutaj się nudzić ludzie, gdy lada moment mamy spotkanie z Mattem Smithem i dwójka chorych ludzi, którzy ledwo chodzą. Pierwsze, co mówią, eee, chodź na spacer, Uch, Uch, umieram. To prawdopodobnie dakręcili na samym końcu albo na samym początku. Możliwe, że nakręcili, zanim przyszła pandemia, powiedzieli, kurczę, no musimy tą scenę. I potem usiądźmy sobie w parku i powiedzmy o tym, ej, ej, potrzebuję zrobić coś nielegalnego, i wtedy wszyscy będziemy zdrowi. I ten mówi, dobra, załatwię ci to. I znowu pojawiają się ciekawe rzeczy, bo mówi, musimy to zrobić na międzynarodowych wodach. Tak, uuu. I dlatego. Kupuje albo wynajmuje ogromny kontenerowiec. Ogromny, taki, w którym by się zmieściło 20 transformerów. Na którym cała ekipa obsługująca ogromny, ogromny kontenerowiec. Wiecie, taki, gdzie ja mógłbym tam mieszkać przez miesiąc i bym nie, nie dał rady zwiedzić całego. Obsługuje go łącznie 8 osób, z tego my widzimy 5 on najprości w siebie tak zwani mercenary, czyli zabijaki. Zabijaki, które wątpię, gdy były w szkole bycia zabijaką, miały tak: scelanie, podzywanie gardła, prowadzenie kontenerowca. Du, 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 du. Ale to na tym kontenerowcu nagle dochodzi do eksperymentu, ponieważ udało nam się zmieszać geny i stworzyć chimerę. chimery, czyli połączenie genów. Nie nietoperza, który jest wampirem, z genami człowieka. I wstrzykujesz sobie tą Chimerę i nagle zmienia się całe twoje DNA. I wstrzykuje to sobie Morbius, najpierw mm, robiąc miks. Wiecie, bo on jest także moim zdaniem troszeczkę barmanem. Ponieważ żeby geny się ze sobą połączyły, to nie tylko musisz mieszać jakieś dwie fiolki, musisz także wstrząsnąć nimi. Jak nie będzie wstrząśnięte, to nie będzie, to dupa, to nie żyjesz. Ale nagle wstrząknięte, budzi się nam Morbius, który zaczyna skakać po ścianach, który nie wie, co się dzieje, zaczyna zabijać, ale on pięknie zabije. On podchodzi do ziomeczka, przejeżdża wielgachnymi pazurami mu po szyi, zjeżdża kamera na tą szyję, żadnego śladu. Ale człowiek... Ponieważ znowu montażysta myśli sobie, hm, jak pokażę krew, nie będzie pydzi Okuwa. To nie, to, to graj, graj statysto, graj, że giniesz, ale że dużo krew krwi ci strzela. Dobrze, dobrze, dobrze. I upadnij teraz. Upadnij, ale nie w kałuż krwi. Ponieważ musimy jeszcze pokazać, że on wypija krew, więc nasz Morbius się rodzi. Rodzi się, robi rozpierdziel, dupeczkę zostawia, ale jest bardzo przesiąknięty tym wielkim poczuciem winy, jak to pozabijał osiem osób. Tyle, że zanim pojawi się poczucie winy, znowu Nasze montażycie mówią, kurna, kurna, kurna. To jest w każdym filmie Marvela? W każdym, w każdym. Oni mają to w kontrakcie. Scena bez koszulki. Dobra, dawaj, szybko, Morbius. Bo byłeś słaby, byłeś słaby, teraz jesteś silny. To jesteś w koszulce. O, zabijałeś wszystkich. Stań przed czymś, co wygląda jak lustro. Spójrz w siebie i tak, o kuwa, ściągam koszulkę. Patrzę na siebie, kamera lata, napierdala tak, że myślisz sobie o kurna, porntube. Myślisz sobie o, zaraz nie spodnie, on dosłownie i nagle jestem, bo najlepsze w tym jest, że to serum, ono nie tylko sprawia, że jesteś silniejszy, jesteś wampirem, ono także cię opala. Wyobrażacie sobie? Opala cię. Boom. Mind blown. Ale... Kręcą, kręcą. On po prostu, ale kuwa. ja pierdolę, włosy mi umyło. Włosy mi umyło. A, pięknie jest. Tyle, że chodzi tak wiecie, cięcie. I nagle on idzie. On idzie od miejsca, gdzie był piękny. Idzie, patrzy, koszula. Patrzy, myśli. Ściągnąłem w poprzednim scenie. Ale prawdopodobnie te dwie sceny były kręcone miesiące od siebie i chyba nikt o tym nie pomyślał. To on bierze teraz inną koszulę i zakłada na siebie cięcie. Znowu ujęcie następne, a on zaczyna się wstydzić. Wstydzić swego pięknego ciała. I nie dość, że ma ubraną koszulę. On zaczyna się tak zakrywać. Tak, ojeju, jestem taki piękny, ale nie mogę tego pokazać, ponieważ gdy się zakrywam, to mam poczucie winy. Nie mam poczucia winy, mam poczucie winy. Wow! Mówię wam! Fenomen tego filmu jest taki, że tam nie ma sceny. Która nie sprawia, że Twój mózg wybucha. Rozbłyskuje się tysiącem świateł. I ja się zastanawiam, bo ja bym mógł powiedzieć cały film, a my jesteśmy dopiero na dwudziestej minucie. Bo potem nasz Morbius przylatuje sobie do swojego supertajnego laboratorium i zaczyna zabawę. Bo wiecie, to jest idealna rzecz. Wielgachny szpital, powiedzmy, że prywatny, ale miliony ludzi, ale oczywiście nikogo w środku nie ma, bo wiadomo. I on sobie tam żyje i robi eksperymenty na sobie. Ale jak on może robić eksperymenty na sobie? On mógłby. Pokazać nam to. Nie, niech on to opowiada. I on opowiada przez dobre 5-7 minut, mówi krew starcza na dwie minuty. Skaczę po ścianach. Jestem silnie, jestem super bohaterem. I my tak. A gdy opowiadasz o tym jaki jesteś, to my to lepiej kupujemy. Wyrobiłem sobie echolokację. Wiecie, jaką zajebistą echolokację? Że on raz, gdy chce, to jest w stanie złapać co, na przykład z której strony leci piłeczka. Potem. Jest w ogromnym, przepięknym Nowym Jorku i jest w stanie wyłapać precyzyjnie co do centymetra, gdzie jedna kobieta mówi: Morbius. Ale ona nie mówi głośno, ona mówi: Morbius. I on słyszy to. On słyszy to z wielu kilometrów i rusza. Jednocześnie nie jest w stanie złapać, że tam były dwie osoby. Dolatuje, a druga osoba jest dosłownie, zrobiła dwa kroki w bok. I on nie zdaje sobie sprawy, że obok jest druga osoba. <laughs> Bo to jest bardzo, ale naprawdę bardzo wybiórcze echolokacyjne zdolności. Jak zapewne zauważyliście, ja tutaj spojluję, ale nie mogę wam nie spolować i wydaje mi się, że mógłbym zdradzić wam absolutnie wszystko. To wam i tak nie zmieni rozrywki z tego filmu. Ale dobra, wiecie. Zastanawiacie się pewnie, kto jest złym. Oczywiście, że nie jest złym Jared Leto. Jared Leto nie może być złym. On jest najpiękniejszy. Jared Leto nie może być zły. Zatem prawdopodobnie będzie Matt Smith. Zastanawiacie się, czemu nie mówię jego imionami? Bo o kant dupy tej imiona tutaj nie ma postaci. Tutaj, jeżeli ktoś się jakoś nazywa, to i tak jego nazywam: Dupera, Tatuś, Matt Smith albo Jared Leto. I to są wszyscy swoją drogą i agenci. To są wszyscy bohaterowie w całym filmie. Ale. Mamy tą scenę, którą wiemy, w każdym złym filmie mamy, postać, która lada moment będzie zła, ona przychodzi się przywitać z Jaredem Leto, mówi Jared, kuwa, parki, ty masz, Jezu, ty jesteś opalony, ja też jestem taki opalony, a ja przecież chodzę, Dż moja choroba nienazwana, różne rzeczy mi robi, czas mi się kończy. Jak to ci się kończy? Nie wiem, no powiedz, wytłumacz nam coś. Nie, nie trzeba tłumaczyć, jak ja mówię, że się kończy, czy kuwa, kończy, nieważne. I mamy ujęcie że Jared Leto zrobił trzy fiolki eksperymentalnego bubu -bu -bu I zostały dwie. I jest kamera. Kuwa, widzimy dwie fiolki. Wchodzi Matt Smith. Widzimy, widzimy, widzimy. Matt Smith mówi, kuwa, 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 kuwa. Wychodzi Matt Smith, Jared Leto. O Jezu, to jest klątwa, to nie jest dobre. I upada. Mata Smitha już nie ma. I kamera sobie jest. I na tej kamerce niestety, no niestety, nikt, a był prawdopodobnie reżyser, montażysta, Człowiek do efektów specjalnych. Może scenarzysta z 15 producentów. Nikt nie wyłapał, że po tym, gdy nasz Matt Smith wychodzi z ukradzioną fiolką, jak chuj, że tak się wyrażę, mamy ujęcie, gdzie wciąż na stole są dwie fiolki. Innymi słowy, ukradł wyimaginowaną fiolkę, którą sobie wstrzyknął, albo nikt nie był na tyle pracowity. By usunąć CG albo w pieprzonym pędzie wymalować po prostu jedną pieprzoną fiolkę. I jeżeli jest coś, co opisuje geniusz tego filmu, to jest to ta scena. Jest to ta scena, gdzie my wszyscy, cała sala, no kuwa, ukradnij tę fiolkę. Wychodzimy patrzymy, ale dlaczego została ta fiolka? A po chwili macmów Łaha, <laughs> jestem złym wampirem i to ja zabijam. <laughs> I ja ci mówię, że ja muszę zabijać, bo całe życie... On nawet mówi w pewnym momencie na spacerku, dupy nie są dla nas. Oczywiście on mówi ładnie, mówi kobiety nie są dla nas, ale nie oszukujmy się, chodzi mu o to, że nie małem dziewczyny. A teraz jestem przystojny i też bez koszulki tańcuję i idę ruchać. Centralnie przepiękna scena, Macz mi wtańczy, idzie ruchać. Wchodzi do klubu. Zaczyna podrywać duperę. Bo wiecie, kolejna rzecz, którą daje ci to super serum, to nie tylko opalenizna, nie tylko umyte włosy, nie tylko przepiękne mięśnie. Ona ci daje także swagger po angielsku, że nagle osoba, która nie umiem rozmawiać z nikim, nagle jest kuwa, cześć dupeczko, hej, a dupeczko od razu. Aa! A gdyby to był facet, to był duperek. Aa! I od razu się ruchamy. I mamy piękną scenę, gdzie jedynym celem życiowym Matta Smitha jest Jestem piękny, będę ruchał. I o, będę ruchał, ale jakiś żołnierz mówi, ta dziewczyna is already spoken for po angielsku. Swoją drogą. Chciałem bić brawa ogromne dla tłumacza polskiego. Spoken for to jest takie po prostu znaczenie ma faceta, ale tłumacz pomyślał ma faceta zbyt normalne. Ta dziewczyna ma już sponsora. Innymi słowy jest dziwką, bo ma sponsora. Super, super, zróbmy z tego bardziej taki grindhouse'owy film. To będzie taksówkarz 15. Wow, i on w tym momencie jest tak, hmm, chciałem ruchać. Trzej faceci. Nie, to ja wyskakuję. Jedyny mot jedyna motywacja była, ten kutas, który go gdzieś popycha. On nagle wskakuje na dach budynku i czeka. I chuj wie ile czeka. I czeka. Wiecie, chcica ogromna, ale on nie czeka na dziewczynę. On czeka, aż trzech gnojów wyjdzie z baru, i on wtedy ha ha! zabije was! Zabija ich i patrzy w kamerę przemysłową. Jezus Mary, jakie to jest piękne! Jakie to jest piękne, to my w tym filmie dostajemy. Jeż, ja, jeżeli mógłbym, dałbym mu wszystkie nagrody świata, bo to jest tak cudownie durne. Ja naprawdę, ja bym chciał przygotować jednoosobową monodramę, gdzie ja odgrywam wszystkie sceny Morbiusa w takiej kolejności, w jakiej są, jako taki wielki one-man show. Mógłbym to robić przez trzy godziny, bo to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. W tym filmie absolutnie żadna rzecz nie ma sensu. Zatem nie będę wam opowiadał wszystkiego, mimo tego, że sprawia mi to dziką radość, ogromną radość, jak sami widzicie. Ale muszę zwrócić jeszcze kilka rzeczy pięknych, pokazać wam i opisać. Ponieważ mamy przepiękną scenę, gdzie nasza dupera, która najpierw uważa, że ojeju, mordują ludzi w Nowym Jorku i to zdecydowanie nie jest mój kochany Morbius, to ja może ucieknę panu agentowi specjalnemu FBI, bo tak. Złapię naszego kochanego Murbiuska, bo tak. Zaufam mu we wszystkim, pomogę mu we wszystkim, bo nagle się kochamy. Gdzieś po godzinie mamy ich pierwszy pocałunek, który prawdopodobnie też nakręcili jakoś tak 5 lat po tym, jak został film napisany. Będzie nie, wklej gdzieś tutaj, niech będzie się całują. Ale ona w pewnym momencie się wyprowadza. I uwaga, O, wiecie w jaki sposób? Agenci FBI, światowcy, wiecie, oni są obeznani. To są kuwa profesjonaliści. Wołają kota, otóż wchodzą do mieszkania. Patrzą, kuwa mieszkanie, puste. Patrzą. Kuweta! Jak ja pierdolę Kuweta? Bierze kuwetę i robi tak. Kici, kici! Chodź do kuwa kuwety! <grystanie> kot nie przychodzi... Wiecie, kot nie przychodzi, ale nawet gdyby tam było kuwa najlepsze żarcie na świecie. Każdy kociarz wie. Ja sam mogę mieć kuwa tutaj najdr... Żelę safateę, żele i zrobić tak, nałożyć to i będziesz kot, kot! To nie znaczy, że kot przyjdzie, to nie jest kuwa, pies, ale to, że on woła kota na żwirek i kot nie przychodzi, to nasz ultra hiperdetektyw FBI mówi, wyniosła się z kotem. Kuwa, to jest najlepszy detektyw świata, ale oni razem z kotem są w super laboratorium, które stworzył sam Morbius przerabiając laboratorium do robienia fałszywych banknotów amerykańskich nie kupując niczego, nie kupując żadnego sprzętu, ale to samo laboratorium wystarczyło mu, żeby. I kurwa, tutaj właściwie możesz wstawić cokolwiek, ponieważ nie widzimy ani przez moment, by on cokolwiek tworzył, badał, analizował. No absolutnie nie widzimy nic. No przepraszam, chciałbym powiedzieć, że to nie jest coś, ale. Równie dobrze. On może tam sam tworzyć amerykańskie banknoty, albo, moim zdaniem, on głównie koncentruje się na tym wstrząśnięciu. On stworzył maszynę do wstrząśniewywania i on napierdala drineczki. Ja nie wierzę, że jest inaczej, ale 10 metrów od niego on sobie. Jestem naukowcem. Wiecie, ja czasem tak mam, że i pójdę do Starbucksa i sobie włączę laptopa. Mam włączonego Facebooka i udaję, że kuba pisze scenariusz. No, to on mniej więcej robi to samo, tylko że udaje naukowca. I jego dupera obok otwiera puszkę dla kota, ale oczywiście jest niekompetentną idiotką, więc. Aaaa, kuba! I kropla krwi spada na ziemię. 10 metrów. I widzimy ujęcie, jak nasz morbiucik z człowieka zmienia się w wampira. I się opanowuje i mówi. Lepiej, żebyś to ogarnęła. On ta ta... o lat. Okuwa, okuwa. A potem mówi: Ej, nie zabiłbym cię przecież, a my widzieliśmy. I wiecie, myśli sobie o Jezus Maja, bo to jest pokazane, że gdy ten wampir widzi krew. Nie, wiecie o co chodzi. Zakryta skórą? La 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 la. Odkryta skórą. Bo najwyraźniej te powiększone zmysły, to, że jest w stanie na kilometry słyszeć dźwięk człowieka i tak dalej, to wciąż nie jest nic w porównaniu do. Tej cienkiej warstwy skóry, albo na przykład cienkiej warstwy plastiku, ponieważ ma na przykład całe litry krwi, które są w jakichś foliówkach i tak dalej, to też na niego nie działa. Widzi je i tak to na niego nie działa, ale gdy ta kropelka się wydostanie, to może zapasze go, on wciąga to i tak, ooo, kuwa, i muszę zjeść. Tyle, że dostajemy następną scenę, gdzie Matt Smith mówi, o kuwa, tatuś, nie gadałem o Tatuszu. tak, jest tu tatusz, który nie jest niczym tatusiem, ale gra rolę tatusia, który. W pewnej wersji filmu na 100% miał sceny, że rozmawiał z Jaredem Leto po przemianie. Tyle, że my go nie widzieliśmy praktycznie pół filmu, ale jest na tyle dobrym aktorem, że wiemy, że miał większą rolę. Hello, ale on przychodzi do Milo i mówi Milo, czyli Mata Smitha, bo Mike Smith ma pseudonim Milo, który nadał mu oczywiście nas, Jared Leto. I to jest, nie jest jego imię. Jego imię to Lucius. I wszyscy do niego mówili Lucjus, bo kuwaj, no nazywa się Lucius. tylko do niego mówił Milo jego oczywiście Jared, bo to był znak przyjaźni. Tyle, że przychodzi sobie jego tatuś, tatuś w cudzysłowie, czyli lekarz, który zawsze mówił Lucius, nagle mówi Milo, a co ty robisz Milo? Bo wiesz, bo ty jesteś Milo, bo wiesz, bo ja jestem lekarzem i tak dalej, traktuję cię więcej, ale Milo, 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 Milo. Milo. Fuck you, wow, ale w każdym razie. Nie, zo, nie zobaczyliśmy tych scen, gdzie pan doktor tatuś pomagał, e, pomagał Jaredowi, a nie pomagał Matowi Smithowi oni się, z... się zrobiła, wiecie, zazdrość o miłość tatusia, bo to mniej więcej było tak, na 99%. Pierwsza wersja filmu, zazdrość o miłość tatusia. Mm, wrzućmy duperę. I zamieniamy sceny szybciutko, zrobimy duperę i nawet damy dialog. Ty weź, kuwa, weź się za mnie, nie zakochaj się w duperze. On tak całku przecież się nie zakochał w duperze. Pum w połowie filmu zrobimy scenę, się całują, Uuu, nieważne, ale przychodzi tatuś i nasz wampir, który do tej pory nie powstrzymał się za żadnym razem, wypijał krew każdej osoby, którą zabijał, a zabił tych osób już kilkanaście, bodajże 13 albo 14, o których wiemy. Każda osoba została wyssana do końca. On robi tak, zabijam cię! Jeb, rozbija klatę tatuszowi, krew tryska, widzieliśmy scenę wcześniej że Jared Leto, ten dobry, ledwo, ledwo panuje nad sobą, a ten zły, krew tryska, wiecie o co chodzi, fontanna, drugi raz go nie przyszy i krew leje się jak durna, ale Matt Smith mówi, nie, nie, tym razem nie muszę pić, mm. to nie jest mój typ krwi i wychodzę. I zostawia go, niezabitego, żeby Jared Leto mógł nagle, po raz pierwszy pojawić się przy tatusiu w tej wersji filmu i żeby tatuś zdążył, kuwa, umieram, umieram, Spraw, żeby to było warte, bo nagle on odwołuje się do czegoś, co na pewno było w tym filmie w pewnym momencie, ale już tego nie ma. Do jakiejś sceny, rozmowy, sugestii, gdzie on coś podpowiadał mu jako mentor. Bo wiecie, Tatusz mentor, ta rola w tym filmie musiała być, tyle że zniknęła. I Jared Leto dopiero wtedy, mimo tego, że po pierwsze, chwilę temu, jedna kropla kwi, lr, teraz jest koło Tatusia, blr, kwi na pierdala wszędzie. Nic mi nie jest, nic mi nie jest, ale on się wkurza, idę zabić Matta Smitha i mamy przepiękną walkę Matt Smith kontra Jared Leto, gdzie nie widzimy absolutnie nic. Wyobraźcie sobie, że ktoś kamerę nie umieszcza gdzieś z daleka, tylko kamerę, powiedzmy, biorę worek, wrzucam kamerę GoPro, wrzucam kamienie i robię tak. I potem to, co się nagrało, przerzucam bez żadnego montażu. To mniej więcej tak wygląda finałowa walka Jared Leto kontra, kontra Matt Smith, ale... Oni sobie robią krzywdę. Przez sekundę Matt Smith jest w stanie zrobić ciach Jaredowi, to nagle praktycznie go boli, i nagle mamy praktycznie koniec walki. W praktycznie koniec walki do momentu, aż Jared przypomina sobie: Oglądałem lepsze filmy. I mówi: Batman, początek. Pamiętacie tą scenę, gdzie Batman wzywa nietoperze? Nagle okazuje się, że Jared Leto ma zdolność. Na początku miał tylko zdolność z wampirzymi, wapi, e, wampirzymi nietoperekami, ale teraz już nie. Wszystkie nietoperze nowego roku z przylatują do Jareda. W pewnym sensie go leczą. Wiecie, on przed mówił, ale jak, jak zaczynają być wokół niego, to troszeczkę tak jak ty. Wiecie o co chodzi? Kule jest, przychodzi ładna dziewczyna, już nie kulejesz, jestem najsilniejszy na świecie. To tak jest żarne Mleto. Przyjaciały nietoperki, oni cześć, jest już wszystko okej. Okay. I nagle on ich używa jak takiego Sonic kanonu. Pcią, pcią, pcią. I w pewnym momencie one robią podróże Gullivera 2. Nietoperze otaczają Mata Smitha i przybijają go do ziemi. Wiecie, takie malutkie, one pewnie go łapią. Każdy łapie po kawałek ciuszka i tak. I całego Mata Smitha do ziemi, podbiega Jared. Ła, wcale nie mam rany, wcale nie mam rany. I z rumu, żelazem, z czymś tam. Nie pytajcie. Mambo, jumbo, które wymyślił Jared, żeby zabić. I oczywiście Matt Smith mówi: O Jezus, Maria, ty mi nawet nadałeś moje imię. Umiera? A w tym momencie Jared mówi: ojeju, jeju, Lucius tak. To nie to imię mu nadałeś. Nadałeś mu Milo, Milo, Milo. Ale to jest właściwie koniec filmu. No, była jeszcze oczywiście sytuacja, która nie ma sensu, że nasza dupera prawie umiera, gdzie wyssał jej krew. A właściwie nie wiemy, czy wyssał jej krew. Na pewno wbił jej kciuka w, w szyję, swoją drogą. Uwaga, uwaga bo są odwołania do od Draculi. Hello, to znaczy, że dobry film. W, wbił jej kciuka w szyję. Nasz Matt Smith przychodzi, przychodzi Jared i ona albo gryzie siebie w język, albo gryzie go w język. Wiecie, krwi jest w chuj, ale ona. Słuchaj, musisz się napić krwi, muszę cię do tego przekonać. I ona robi coś, żeby on więcej krwi zobaczył, dzięki czemu nagle się napije krwi i będzie silniejszy. Bo wiecie, jest ciągle jakaś taka dziwna sugestia, że są pewne poziomy mocy. Tyle, że te poziomy mocy są tak. W zależności od tego, co akurat filmowi się wymyśli, to akurat moc Jareda Leto jest albo wielka, albo słabnie, albo w ogóle jest zajebista. I oczywiście nasza martwa dziewczyna Tupera odradza się. Bo czemu by kuwa nie? Właściwie to jest magia. Mi się wydaje, że to jest magia. Chemia między nimi, Właśnie brak chemii między nimi przez godzinę był tak wielki, że ona wchłonęła ten brak chemii, wybuchła nim i stała się nowym wampirem. What a twist! I sobie Jared Leto odlatuje. Nasi agenci FBI gówno wiedzą. Jest wielka dziura w Nowym Jorku, którą zrobiły nietoperze też między innymi. I koniec filmu. I sceny po napisach. Nie będę mówił o scenach po napisach. Ja zrobię osobne wyjaśnienie o co chodzi ze scenami po napisach, ale. Wow! Wow, to jest najlepsze, co widziałem, jeżeli chodzi. To jest najlepsze gówno, jakie widziałem w kinie w ciągu ostatnich lat. To jest niemożliwe, jak bardzo złe jest to, co zostało połączone. Jak niepasujące do siebie są te sceny. Jak żenujące jest to CG. Jak słabe są skoki. Jak żenujące jest aktorstwo. Ale żeby nie było. Na samym końcu. Matt Smith jest żenujący. żenujące jest dupera i cała reszta. Ale Jared Leto... Nie gra aż tak źle, jakby się wydawało, bo on po prostu jest. Tyle, że nie jesteś w stanie ocenić jego grania, bo nagle dostajesz scenę zły dziarat Leto. Dobry dziaret Leto. Wzruszający się Jared Leto". Masz przeróżne wersje postaci które nie są nijak ze sobą związane, więc nie możesz oceniać aktorskiego wykonania, bo jak? Skoro to jest scena ze scenariusza numer 20, to jest scena ze scenariusza numer 5, to zostało domontowane 3 lata później, a to w dodatku zrobili CG Replacement twarzy. To też się zdarzy, ale nie w tym momencie, a właściwie nie chciało im się zrobić CGI replacementu. Wow, 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 jeszcze raz wow, 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 najlepsze kino na świecie. Na takie filmy czekam. Ja wiem, że to brzmi źle, ale ja na takie filmy czekam. To jest niesamowite, jakie jest piękne to doświadczenie. Idźcie do kina, bo może się z tego sequel zrobią, proszę. Trzymajcie się, ja nie mam siły. Nie mam siły, muszę to zmontować i wrzucić wam. Ja właściwie chyba nie będę robił żadnych przerywników, tylko siebie pokażę, patrzcie i śmiejcie się razem ze mną. Trzymajcie się.